Witam wszystkich, tutaj Jasper i zapraszam was na kolejny odcinek. Zagramy w Devil May Cry 4. W ostatnim odcinku zmierzyliśmy się ze smokiem Echidną. No i teraz będziemy dalej eksplorować las. Musimy się dostać do tamtego budynku. Co wcale nie będzie takie proste, jak się wydaje. Kurde, już nie chcę się tego niszczyć. Dobra, idziemy. Byłem tutaj już wcześniej, chyba tak. Byłem, jestem pewny. A, trafiłem. Teraz tędy znowu. Raczej pamiętam, którędy się idzie, mam nadzieję. I chyba poznajmy nowych przeciwników. No. Oni mogą sprawić trochę problemów. Chyba że zniszczymy tę tarczę, to będzie łatwo. O! Wariat! Już? Spoko. Dobra. To chyba pomoże mi znowu ostrze. No i co tu robisz? Miałeś tam być daleko. Kurde, nie idzie. O! No nie było przeciwników, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że ktoś się zjawi. Coś mało tu wrogów na tym etapie. O, o, chwila. Gdzie?
Wow, sporo was tutaj. W ostatniej chwili. Tak, tak, siłą nas nie pokonasz, wiem. Dobra, wiem, o co chodzi. No i to jest interesujący motyw. Teraz mamy trzy drogi. Musimy trzy razy wybrać tą prawdziwą. Trzy razy. Jak za któryś razem już wybierzemy, to będziemy walczyć w takim małym pomieszczeniu z paroma potworkami. I tak w kółko. No i z tym miałem trochę problemów, muszę przyznać. Ale teraz już wiem mniej więcej, jak iść, żebym nie zapomniał. Później jak wracamy Dante, jako Dante, to jeszcze gorzej jest. On ma taką drogę, że naprawdę. Ja musiałem do Solity zajrzeć, bo nie mogłem tego rozwikłać. Pierwsza droga to tędy. Jakbyśmy teraz źle trafili, to takie małe pomieszczonko by się pokazało. I byśmy walczyli po prostu. I tak do upadłego, aż znajdziemy te drogi. Tu jest druga. I teraz w lewo trzecia. No i wyszliśmy. Może się to wydawać proste, ale jak gramy pierwszy raz, to jest strasznie trudna. Lepiej od razu zajrzeć do Solity niż się męczyć. Albo jak obejrzycie ten filmik, proste. O jest. Yeah. No tego się nie spodziewałem. I to już chyba wyjście, o ile dobrze widzę. Zaraz, co my tu mamy? 1, 1, 1, 0, 2. W poprzednim filmiku myślałem, że nie mam tych dużych gwiazd demonicznych, ale miałem jednak. Jedną tą kupię i wystarczy, bo tu nie ma co nawet kupować. No i czas na kolejnego bossa. Zaraz zobaczycie kto to. O, naładowany, dobra. To dziwne. Jakim cudem nasz przyjaciel będzie z nami walczył? That's a lucky shoot your enemy. Okay. Well then let me ask you this. What exactly is the order after? And who the hell is Dante? You do not demand answers from me.
power of a demon. Back down. I don't want to hurt you. I won't do that to Kyrie. Hurt me? You don't get it, do you? Teraz zamieni się w anioła. Całkiem fajnie wygląda. Bez jaj. Walczmy. Muszę powiedzieć, że to jest chyba najtrudniejszy przeciwnik jak dotąd. Ciekawe czy... Ach, kurde. No można złapać tę jego miecza. Ciekawe czy mi się uda. Ach. Trudno to jest dosyć. Trzeba go łapać, bo ramieniem demona i mu tarczę zniszczyć. O! No nie! Jest! No gdzie ty żeś to rzucił? Ja pierdolę, co za idiota! Jaki ty kurwa Nero jesteś pojebany! W niego kurwa rzuca! No! Ja pierdolę! Nie wkurwia. Gdzie? I super atak. O, ale go rozjeba w pizdu. Jest, pięknie. Dawaj, bierz tarczę od niego. Jest! Leżeć, śmieciu! Mi się podoba ten boss. Wymagający jest. Ty nie rozumiesz! Co się tu dzieje? W ogóle skąd ona się tu wzięła? Chyba ją przyprowadzili tamci. Żeby ją obrócić przeciwko niemu. Agnus. Znowu. It was our intentions to protect you from the truth.
Nero is a demon. You son of a... Nero! Not to worry. I have no intentions of harming her. Yet. Though, it would appear... Your attachment extends beyond friendship. She has nothing to do with this. Let her go! Agnus! How dare you use my sister? This is my fight, and I will finish it. Let her go. His Holiness predicted your defeat, and so ordered that your sister be utilized. What?! If you want her, then come and get her, for I cannot guarantee her. Damn you! Damn you, Agnus! Zostaniesz po dupsku za to. His Holiness, use Kyrie. Where is he taking her? Back to headquarters! I'd assume so. Nero, we must set aside this battle until I find out the truth of this. No, zdobyliśmy go tarczę, spoko. A, teraz możemy przytrzymywać wrogów. Chyba już to zrobiłem wcześniej, pamiętam. Chociaż nie powinienem, no ale dobra. Tak jak mówiłem zgodnie z umową, że robię rzeczy dopiero gdy zdobyłem określone przedmioty w czasie misji. No ale nie pamiętam, żebym to robił. Nawet to raz czy dwa to... Może robiłem rzeczywiście, ale dobra. Trudno. No i to by było na tyle. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Zagrałem w Devil May Cry 4. Siema.